Cześć, dzień dobry, witam na kanale Wicher w Mediach. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób zrobić bezpłatną grafikę na nasz kanał YouTube. Największe wyzwanie podczas tworzenia grafiki na YouTube polega na tym, żeby stworzyć grafikę, która będzie czytelna zarówno jak i na komórce, tablecie, czy komputerze, czy telewizorze. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jaki ja trik stosuję, kiedy zmieniam grafiki na kanał YouTube. Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to pobrać ze strony YouTube pomoc taki wzór na grafikę kanału, to jest taki szablon. Link do tej pomocy jest w opisie tego filmu. Kolejna rzecz, logujemy się na stronie www.canva.com. Ja już mam konto, więc tylko się zaloguję. Kto nie jest zarejestrowany, musi się zarejestrować. I tutaj robimy, klikamy More i wybieramy na dole strony YouTube Channel Art. Klikamy. No, trochę się ładuje i teraz Uploads. I tutaj właśnie musimy załadować tą grafikę, którą pobraliśmy przed chwilą z tej strony YouTube'a. Ona nam się tutaj ładuje, klikamy na nią, musimy troszeczkę ją dopasować do tej strony i na podstawie tego szablonu będziemy tworzyć grafikę. Ten najciemniejszy obszar to jest obszar tak zwany bezpieczny, czyli to jest obszar, w którym ustawiamy nasze logo. Na tym obszarze będzie ono widoczne na każdym telefonie, na każdym tablecie, komputerze czy telewizorze. Następnie idę, klikam Elements, Shapes i wybieram kwadrat. Klikam na ten kwadrat i dopasowuję go do bezpiecznego obszaru. I teraz na tym właśnie białym prostokącie będę tworzyć grafikę na kanał. Także tutaj dobieramy sobie logo, dopisujemy wszystkie rzeczy, które chcemy zamieścić. Warto zamieścić informacje, kiedy będzie pojawiał się nowy film na naszym kanale, po to, żeby widzowie wiedzieli. Następnie klikamy na nasz szablon i robimy usuń. I teraz już pobieramy ten szablon i mamy gotową grafikę na nasz kanał. Teraz musimy się zalogować na naszym kanale. Klikamy w taki ołówek, edytujemy Channel Art, dodajemy grafikę, którą przed chwilą stworzyliśmy. Klikamy Select, wybierz. No i gotowe. Dzięki temu szablonowi mamy pewność, że nasza grafika na naszym kanale będzie widoczna na każdym urządzeniu, czy to telefonie, tablecie, komputerze, laptopie, telewizorze. Mam nadzieję, że mój tutorial Wam się przydał, że wiecie już, jak prawidłowo zrobić taką grafikę na kanał. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie z jakichś innych programów. No i koniecznie zostawcie kciuka w górę, dajcie znać znajomym o tym filmie i do zobaczenia za tydzień. Dzięki za oglądanie, pa!